start recording. Stop recording. Nie działa? A to chuj. Już nagrywa. Wiem, a to wytniesz później, nie? A Wiśnia mówił, że ona go już denerwuje. No. Bo jest głośna. Strasznie głośna jest. Ja to powiem Oli. Ona twierdzi, że nie jest źle. Nie. A gdzie my jedziemy? Przed siebie. Także klasyczne powitanie, moi drodzy, w kolejnym vlogu. Czyli nie wiadomo o co chodzi. A jak nie wiadomo o co chodzi, to jedziemy wydać pieniądze. Ja ze stówkę, on ze stówkę. Ja pewnie więcej, bo może Marcela mi spodnie zamówiła, znaczy się Krzysiek. Jak stówkę? Zawody? 9 dek? A amo? A, no to... Amunicji nie liczę, no to będzie 200 zł. No ale zabawa przednia. I towarzystwo jakie doborowe. I ja nadal twierdzę, że każde hobby jest drogie. Inaczej, stawiam wam tutaj tezę i to możecie w komentarzach pisać. Ostatnio z moją żoną rozmawiałem i postawiłem tezę, iż każde hobby, jeżeli chcecie robić na jakimś fajnym poziomie, będzie drogie. Oczywiście są hobby, które można uprawiać, jak na przykład chodzenie i zbieranie grzybów i to będzie tanie, ale jeżeli chcecie robić na jakimś pro poziomie, to jakieś, wiecie, wyjazdy na jakieś grzybobrania, jakieś spotkania, jakieś prelekcje, jakieś książki, atlasy, i koszty do góry. Ubranie, noże, no noże na grzyby potrafią kosztować po 1000 złotych, buty jakieś, żeby trekkingowe, żeby dobrze się chodziło, no jednak to wszystko kosztuje pieniądze, więc ja stawiam tezę, że oczywiście niektóre hobby mogą być tanie, ale jeżeli chcemy je robić, to każde jedno będzie na wysokim poziomie drogie. Takie jest moje zdanie. Ale są hobby, które mogą nie... Ale ty masz tutaj burdel. Ale są hobby, które nie mogą być tanie, tak jak nasze, czyli strzelanie. No nie da się, no. Amunicja jest droga. Zakup broni to jest śmiesznie niski, bo w przeciągu miesiąca tyle co kosztuje pistolet, to ty wystrzelasz z niego, nie? Taka prawda, no może nie, ale w 2 miesiące wystrzelasz tyle co pistolet kosztuje. Więc zakup samej broni nie jest stricte jakiś mega drogi. Dobra, tak czy siak, moi drodzy, jedziemy na zawody. Kamerę jak mam montaż, to założę sobie na łeb. Jak nie mam montażu, no to Wiśnia będzie... A może Wiśnia po prostu nagra mnie? Będzie biegał. Jeszcze takiego nagrania nie ma. Poproszę go ładnie. I jak on będzie mógł? Będziesz mógł. Będziesz mógł, panie. Także, moi drodzy, jedziemy na zawody. KS Glauberyt, Rubin. Kto jeszcze nie jest, zapraszamy do strzelania. Yo! Taka pogoda. Ten daszek pewnie tak. Odwróć tyłem. Teraz od razu wyglądasz bardziej amerykańsko. Amerykański grubas? Dobra. Z której przysłony? Z tej, tak? Tak. Dobra. Podpinaj magazynek. Pozycja low ready. Po sygnale. Bez przekonania. Co? Druga strona. Zmień dziurę. Dekwę masz już, kuźwa. Procedury, nie dekwę. Procedury. Do przodu, do opony. Ja jeszcze z lewego ramienia tutaj strzelałem. Trzy. Po jednym musisz dostrzelić. I do przodu po 3. Zabezpieczyć na stolik, uważaj na kąty. No ale sweeping! Do przodu, między oponami. Stop! Gdzie goni? Masz po lewej już cel. Kurde. Możesz iść do przodu. Tylko żebyś kąta nie przekroczył. A, jeszcze tu. Po lewej masz. A, jeszcze. Teraz cofam, tak? Tam, po pompkę. Czarne? Tak, 5. Do drugiej oponki. I 5 szybkich do uśmiechu. Przejrzany. Nabój ci gdzieś poleciał. O tu. Chyba tak. Gotów. Pierwsze z tego... Stop, pierwsze. Z tego no i lecisz, koniec, czas poszedł. Z tego okienka to... Co za gość. Z tej podpórki. Tak. Dobra. Czas no leci, także wiesz. No, strzelaj. Strzelec gotów? Gotów. Tak, chcesz upewnić się z którego okienka? Tak, tak, już się upewniłem. Dobra, wciskam. Ale poczekaj. Magazynka nie dopiął. To samo co ja zrobił. Do opony. Adam. Tempo. Nie w łopony. Zabezpieczony już. Pomału, czekaj na mnie. No pomału, chłopie, czekaj. Wyprzedźcie zawodnika, bo nie będzie mógł bronić, bo sędzia powinien być tutaj. To nie ma prawa internetu. Drona była. Ten dron tak dziwnie kurwa latał. Co, nisko? Stabilizację, bo... Tak to nieszczęsna strzelba. Ale ja w ogóle nie trafię. Pistolet stąd? A, tu stąd. To samo co ja. Dostrzel. Pomału dostrzel. Jeszcze jeden kurwa strzel. Ja pierdolę. Nie. Teraz jeden. Pusto. Chopie, jak się rozpędziłeś, to ty w ziemię żeś walił. Gdzie? Z pistoletu. W ziemię? No. Wiśnia, jak tam? Pierwszy Trigun, biegający. Ale chciał, bo źle zrozumiałem, zanotowałem sobie w pamięci 2 tarcze za mało. No i z tego wszystkiego, moi drodzy, nie nagrałem żadnego zakończenia. Z Wiśnią pojechaliśmy po prostu już jakoś do domu, tam sobie jeszcze porozmawialiśmy po zawodach. Co ja wam mogę powiedzieć? No tor poszedł mi i Wiśni, lekko mówiąc, słabo. Co prawda udało mi się uzyskać trzecie miejsce, ale tam chyba niedużo osób startowało, 7-8 osób, więc to też tak wiecie. No ale jakiś tam dyplom jest. Po prostu, no co, zawody zaczynały się chyba o 8, 8:30, my tam byliśmy o 11. No u mnie to wyglądało z tego względu, że wcześniej musiałem być o 4 rano, wstałem tak, na giełdę pojechałem i tak dalej, więc no... Nie widziałem nigdy, nie widziałem po prostu, jak ktoś strzela ten tor i po prostu poleciałem, nie wiedziałem do końca, gdzie są nawet cele. Aczkolwiek Adam, sędzia, który ze mną leciał, przeszedł z nami po torze, wszystko nam pokazał, ale wiecie, to jest tak na zasadzie... Zawsze jak zaczniecie, jak ktoś to jednak strzela, to jest to łatwiej wam zakodować, a tak to mi się coś tam porąbało. Obydwoje z Wisią popełniliśmy ten sam błąd, bo z przysłony strzelaliśmy dwa cele, ostrzelaliśmy, powinniśmy z tej przysłony, tam widzicie taki kwadrat, powinniśmy ostrzelać jeden cel i wyjść z przysłony i obok ostrzelać drugi cel. No i tutaj ogólnie była beka i ze mnie, i z Wiśni tak samo, bo zrobił dokładnie ten sam błąd co ja, co skutkowało 15-sekundową karą, a ciekawostką jest to, że chyba do pierwszego miejsca, od pierwszego miejsca dzieliło mnie 1,5 sekundy, z tego co kojarzę, więc teoretycznie wystarczyłoby, żebym tego jego celu nie oszczalał w ten sposób i już by to było dużo wyższe miejsce. No oczywiście obydwoje z Wisią popełniliśmy też ten sam błąd, bo po pistolecie chcieliśmy się wracać na początek osi. Nie wiem w sumie czemu. Wisia miał chyba 2 misy, że postrzelił tam hostage, nie wiem jak się nazywa, zakładnika. Więc tam miał punkty karne, mi się to nie trafiło. Wiśnia znowuż postrzelał do sylwetek, tam właśnie po 2 strzały poddawał, tudzież po 3, trzeba było po 5, no to też dostał sekundy karne. No i Wiśnia tam te 5 szybkich w uśmiech, no to tam nie wiem, że Wisia coś spanikował i tak tam posiał, że bajka. Ja chyba też jednego misa miałem z 5, z tego co pamiętam. Jeden taki na pograniczu, jeden mis był. No, ale no, ogólnie lubię też Trigana, nie w sensie Trigana takiego tutaj, jak widzicie, bieganego, a nie tylko też shoot-offa. Jedno i drugie jest po prostu fajne, ma swoje, no, swój klimat, swoje plusy i minusy. Bardzo lubię tego typu zawody. Mamy już rozpiskę na ten rok, także no co, wrzucam te filmy z tych zawodów i myślę, że tak będziemy wrzucali chyba te filmy z tych zawodów. Jeżeli nie wiem, chłopaki z klubu, nie wiem czy to w ogóle ktoś ogląda z klubu, to możecie się tam przypucować w komentarzu. Jeżeli chcecie, to może w ogóle więcej będziemy nagrywali, w ogóle może zrobimy relacje z całych zawodów, jak to wygląda, cała taka atmosfera tego. A to jeżeli ktoś z was chce, to piszcie w komentarzach. Na pewno wiem, że Adaś będzie oglądał ten film, bo on jest na bieżąco z całymi YouTubami, ze wszystkim, także Adam pewnie ogląda. Pozdro Adam dla Ciebie. No i tyle, moi drodzy. Koniec tego vlogasa. Trzymajcie się i do następnego, hejka.